Słyszałem, że Steiner kręci się w dzielnicy handlowej. Możliwe. Zawsze jest tam, gdzie leje się krew. Zwolać. Chodźmy. Czekaj, czekaj. Zobaczmy, kto to. Damy znać ich rodzinom. Cia. Celny strzał. Robota snajpera. Myślisz, że wciąż... Dobra, tu mamy więcej osłon. Chodźmy. No dobra, w takim razie dzisiaj po raz kolejny w Call of Duty Vanguard, odcinek numer 6. No jak sami widzicie, zagramy po raz kolejny tą Poliną. Tym razem właśnie w takich nieco bardziej zimowych klimatach, więc... Rozumiem, że kilka miesięcy później... Panno Skowronek. Miałeś mnie tak nie nazywać. Ten przydomek daje nadzieję, Polino. Nadzieją nie wygramy wojny. Boże mój. Skurwiele. Do zwolenników panny Skowronek. Każdy, kto zapewni pomoc terrorystce, zostanie surowo ukarany. Suki. Chodźmy w tę stronę. Spójrzcie tylko na tą grafikę, kurde, naprawdę, topowy poziom. Przypomina mi się po części ten... Ten snajper to jeden z Jagermorderów Steinera? Musimy bardziej uważać. Po części przypomina mi się klimat z tego Metra Exodus, pamiętam, podobnie to wyglądało, taki bardziej otwarty świat. Popatrz. Dobra, co mamy? Lornetkę weź. Tam, po prawej. Steiner. Dokąd on jedzie? Pojechał w kierunku dzielnicy handlowej. Możesz mieć rację co do Jagermorderów, Misza. Ruszmy się, zanim go zgubimy. Misza, uważaj! Kurwa, padnij! Co robimy? Nie możesz tu wstać. Daj sygnał Miszy, żeby odwrócił uwagę. Uwagę moim nożem! Że co? Zaufaj mi! Ściągam ogień! Dobra, powoli wychodzi. Gotowa do strzału! Posłaniam cię! Do swidania. Gotowa! Posłaniam cię! Dobrej nocy. A czy to są wszyscy? Dobra, jeszcze jednego widzę. Teraz, Misza! Ruchy, dawaj! Jeszcze kogoś mamy? Nie widzę, szczerze mówiąc. Dawaj, dawaj, dawaj! Aj, kurde, słabo. Zdjęłam ich! Chodźmy! Dobra, więc idziemy dalej. Może właśnie tymi okopami jakoś? Mamy jeszcze jakieś inne bronie? Mam jeszcze karabinek. Na bliższej odległości się przyda. Co z tym naszym? Razem się powinniśmy trzymać. Przejść jeszcze jakimiś kanałami. Dobra, ta broń, którą mamy, już mi się podoba. O, kolejni. No właśnie słyszałem jakieś psy, no. Trzeba zwracać na to uwagę. Co z tym naszym? On poszedł w zupełnie inną stronę. Raczej powinienem się z nim trzymać. Gdzie on kurde polazł? Misza, pomocy! Ściągam ogień! Ściągam ogień, ale nie wiem gdzie są wrogowie. Kurde. Dobra, jednak przejdę tymi kanałami chyba. Chciałem do tego Miszy się dostać, ale no nie widzę kolesia i tyle. Więc chwila, moment, bierzemy broń i teraz ściągaj ogień. O kurde! Czy ja dwóch jednym strzałem zamordowałem? O mój Boże, co to było za frak dosłownie? O nie! Tego snajpera i tego, co mi wszedł pod ten celownik. No ta, tylko na bliższe odległości jeszcze ktoś podchodzi, czasami.
O kurde. Misza, przydaj się, dobra, ja czekam w kanałach, w takim razie trzeba uważać. Mam jeszcze, dobra, amunicję zdobyłem, całe szczęście. Pomożesz mi? A tam jest snajper, to on do mnie strzelał pewnie? Snajperzy padli. A to jeszcze nie wszyscy. Chyba za tą statuą ktoś jest. Nie, to jest już Misza, ale kurde, nie wiem czy skracać odległość, zobaczmy. To tam jeszcze strzela, dokładnie nie widzę. No, robimy postępy. W samochodzie ktoś się znajduje. O kurde, tekstury jeszcze zbugowałem, najgorzej. No nie! Ściągaj ogień, Misza! Ściągam ogień! Granat w nogi! Dobra, dobre granaty, dziękuję serdecznie, ale są snajperzy, ja nie mam jak przejść dalej. Dobra, chwila odpoczynku, kurde. To są wrogowie, wszystko? Dobra, muszę tędy przejść, bo nie mogę tam wstać w ogóle. W Stalingradzie jest miejsce tylko dla jednego snajpera. Nie wiem, czy są jeszcze jacyś kolejni. Oj, ciężka misja, muszę przyznać. Jeszcze jakaś amunicja, zawsze sobie wezmę. O, granaty dymne. Cholera, Polino, Jager Morder! Wrób przed nami! O kurde, nie wychylam się w ogóle, nie ma szans. Poprawię jeszcze coś słychać. Kurde, kto tak nawala z boku? Gaz jeszcze ciśnie, koleś, kurde. Idzie po ciebie. MG42, kryć się. O kurde, dajcie spokój. Kurwa, zdechł? Chyba tak. Są twardsi niż myślałem. Ale nie musiałeś z nim walczyć. Hej, pomagałem. Gdzieś jeszcze jest jakiś snajper? Tam widzę jednego. Złapałaś go. Znikajmy stąd. Jeszcze więcej amunicji by się przydało, o kurde. Tam są jakoś na daleko. Już trochę się uspokoiło. Wiesz, amunicja zawsze spoko. Tam jeszcze jakiś siwy dym na horyzoncie, no nie wiem. Tu już nikogo nie ma. No coraz cięższe są te wszystkie misje, muszę przyznać. Nie ma prosto. Czy na tym doświadczonym poziomie trudności to można bardzo łatwo zginąć. Chwilowo nic nam nie grozi. Dwóch Jager morderów? Steiner musi się ciebie bać. To znaczy, że jesteśmy blisko. Nie zatrzymujmy się. Patrz, pojazd Steinera! Nie zastrzelę go w środku! Spróbujmy podejść bliżej. Jakieś graty albo jakaś pułapka by się przydała. Nie mogę się doczekać, aż zabiję Steinera. Czekaj! Źle to wygląda.
Co się stało? Nie atakujmy stąd, jest ich zbyt wielu, spójrz sama. Szlak! Steiner. Tam, z prawej. Broń. Może to jego przełożony? Snajper, padnij! W porządku? Misza? Nie jest chyba aż tak źle. Nie ruszaj się, pokaż. Nie! To nie brzmi dobrze. Nie. Nie mamy na to czasu, siostro. Rozumiesz? Możecie zabrać w bezpieczne miejsce. No. Nie dam ci tu umrzeć. Dalej. Ruchy! Dotrzemy do poczty. Tam będziemy bezpieczni. Oddychaj spokojnie. O kurde, tylko pistolecik teraz mamy. Będzie ciężko. Nie wiem, czy mogą być jakoś nad nami zaraz. Trzymam cię! Przodowanie. Oprzyj się o mnie! Dobrze? Uciskaj ranę! Ktoś za nami? Słyszałem? Nie wiem. Dobra, może tu będziemy bezpieczni w tych okopach, come on. Dobrze, że flanki nie mamy, to było ciężkie. Granat! Trzymaj się mnie! Nie umieraj, Misza! Dobra, jest i headshot, ładnie. To jeszcze przetrwał. Dobra, dobijamy. Zbliżają się! Już prawie na miejscu! Tretycy! Sztel! Cholera, rakiety! Tu jeszcze jeden się schował za tymi barykadami chyba. Nie damy rady! Zamknij się! Pomogę ci! Damy radę! O kurde, co to wygląda? No nie! Come on! Jeszcze na podłodze leży. O kurde. Uwaga! Misza! Polia! Polia! Nie daj. Nie daj im wziąć Stalingradu. Ten nóż nie pomoże nam się stąd wydostać. Misza, musimy... Zakończ to. Proszę, zrób to dla nas. Nie. Majaczysz. Chodź, musimy iść. Polino, idź! Nie! Osłaniaj przejście. Ja zajdę ich z flanki. Nie ma czasu. Idź. Ja ich spowolnię. Idź już. Już dobrze. Idź! No to teraz już straciła całą rodzinę, niestety. A, możemy się już poruszać, okej. Okay. Myślę, że to daleka scenka. Więc teraz misja w podziemiach się szykuje. Dobra, da radę wstać, ale dosyć mroczny klimat, nie mamy żadnej broni również. Trzeba będzie kogoś załatwić i broń zebrać.
Tędy? Czy to jakoś przepchamy? Nie wiem. Przez Ingrus. Panno Skowronek! Dobrze wiem, że tu gdzieś jesteś. Tym razem mi nie uciekniesz, ptaszyno! Słyszeliście oberst Steinera! Już! Ruchy! Myślę, że to jakiś przeciwnik, kurde. Jakieś manekiny jedynie. Dobra, więc misja po cichu po raz kolejny. Najlepiej jak najdłużej pozostawać w ukryciu, bez wątpienia jeszcze kolejny. Może nas nie zauważy w takim przejściu. Podobne były właśnie takie przejścia pod biurkami w Alien Isolation, jeszcze pamiętam. Nie wiem, czy graliście, bardzo klimatyczna produkcja. Idź do diabła. Jeszcze mamy kilku. Problem w tym, że zaraz zobaczą ciała. A w sumie nie muszę tam iść chyba. Misja jest tędy. Musieli zauważyć ciała, coś tam już krzyknął ktoś. Tędy? Ale ilości, kurde, jak to wykonać? Wszyscy próbują z zatarkami coś zrobić. Nikt tego nie widział? Też coś sprawdzę. Dobra, wszystkich mordujemy po cichu i tyle. O kurde. Dobra, jest amunicja i wchodzimy piętro wyżej. Kurde. Ale ciekawa misja, to trzeba jednak przyznać. Z tym całym skradaniem. Dobrze, ja w ogóle idę? Wspinaj się po ścianach. Zapewne gdzieś by się dało, ale nie wiem gdzie dokładnie. Po jakichś barierach? Nie wiem, po cegłach tędy? Dobra. No to już będziemy na samym szczycie zaraz. Das ist das Gebäude! Los! 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 Jawohl! Die entkommen sich! Wir werden sie finden! Bewegung! Bewegung! Ale to całe miasto w zimowych klimatach, nie, bardzo ładnie się prezentuje. W sumie chyba jakaś mapa multiplayer była w tej lokacji, pamiętam, że grałem w becie. Chyba właśnie w tym miejscu. Nie ma gdzie uciec! Szukajcie dalej! Dobra, zaraz go dopadniemy, ja wam mówię. Steiner 1. Czy to jest ten główny przeciwnik? On się jakoś inaczej nazywał. Czy dokładnie nie pamiętam, czy go spotkaliśmy w tej głównej kampanii. O kurde! No kurde, ale typy! Ale do mnie strzelają.
Odwróć uwagę. A, za pomocą czwórki mogę jeszcze to zrobić. Za pomocą nożyka. No mamy tego snajpera. Nie muszę w zasadzie wychodzić mu przed celownik. Po prostu tędy przejdę i tyle. Na górę lepiej. Nie wiem, czy nas od razu tak szybko by zauważył. Czy to jakiś zdolny snajper, czy kto? Jak zmieniamy tak szybko pozycję, a on jest w tym samym miejscu, to nie powinien nas zauważyć. Tak obstawiam. Dobra, zmienimy broń, bo już i tak jesteśmy na super blisko. Ci żołnierze zabijali już groźniejszych wrogów niż ty. Jesteś tu całkiem sama. To jest jakaś walka z bossem, czy jak? Nie wiem, czego się spodziewać, prawdę mówiąc. Będę się chował po kątach. Co z naszym celem w ogóle? Pokonaj żołnierzy. Nie da rady wejść wyżej, z tego co widzę. Nawet nie widzę żadnych żołnierzy, nie wiem gdzie oni są. O, tam jest jakiś jeden. Czy mnie zauważył tak szybko? Nie ma z nami szans! Dobra, jest snajper, widzę go. Dobry jest ten snajper, długo przetrwał. Punkt kontrolny osiągnięty, no dobra, robimy jakieś postępy. To jest chyba jakiś jeden porąbany snajper, jakiś super mocny, nie wiem. To jest jakieś 1v1. Coś było słychać właśnie po prawej. Pozbyć się tej... Ciekawe starcie, kurde, ale... Gdzie jest ten wróg? Dla was tu żaden problem! Na więcej was nie stać, pieprzeni naziści! Dobra, tu nas nikt nie znajdzie. Ktoś jeszcze tędy przechodził, widziałem. Panno Skowronek, wreszcie cię powstrzymamy. Tam jeszcze jeden był przynajmniej. Upolują cię jak przystało na dziką zwierzynę. Nie ma tak łatwo. Może jeszcze damy radę, czy to jest skazane na porażkę, zobaczymy. Czasami są takie misje. O, to było blisko, muszę przyznać. Jedna Rosjanka nie pokona nas wszystkich. Zobaczymy. Jestem super bohaterem, come on. Kto tam jeszcze nawala? To jeszcze piętro niżej dałoby radę zejść. Może ktoś jest piętro niżej właśnie. A ten co koleś kombinuje? Nie widział mnie. Na takiej odległości. Amunicja mi się poza tym kończy. Kurde, co to? Przez ścianę ktoś widział? Chowa zginąć za to nędzne miasto. To nie koniec, ptaszyno.
Kurde, nie ma żadnej amunicji, koleś, naprawdę? Tam jeszcze ktoś strzela bez przerwy, ale nie wiem gdzie dokładnie. Czy czujesz się już jak bohaterka z Skowronku? Ich werfe eine Granate! Chyba trzeba pozostać w ukryciu, kurde! Ale co z naszym zadaniem w ogóle? Bez przerwy ich morduje, ale to nie wystarcza. Pokonaj żołnierzy. Może muszę właśnie tego konkretnego załatwić. Dowódcę. Przynieście mi ją, żywą lub martwą! No, dajcie spokój, ten był bliski akurat. Dobra, jak teraz tam jeszcze jest snajper jakiś, chyba? Zróbcie wszystko, żeby się jej pozbyć! No to nie jest dobre podejście, trzeba na bliżej. Rozwalić ten budynek w drobny mak! Nic się nie ukryje! To jeszcze gaz zapuścił. Doli mnie to! Odpalać! Co oni tam jeszcze odpalali przed chwilą, coś tam koleś powiedział. Jakąś bombę, czy jak? Jeszcze tam jest jakiś snajper chyba, nie wiem. Mamy jednego. Tu mamy do czynienia jeszcze z jakimś, kurde, kto to jest? Ładną flankę mi wykonali, kurde, nie wiem już gdzie są. O kurde! Jezu Chryste! Zadanie wykonane, ja nie wierzę. Ty jesteś następny! Czyli tam się na górze jakoś schował? No nie wiem, czy to będzie takie proste, żeby go załatwić. A, mamy się na górę wspinać chyba? Ciekawe, czy na samym początku mogłem to już wykonać, nawet nie wiem. Nie zauważyłem w ogóle tego przejścia. Jesteś nic nie warta, panno Skowronek. Mam cię dokładnie tam, gdzie chciałem. Uciekaj, żałosna dziewczyna. Nie ujdziesz ze Stalingradu z życiem. Nie możesz ukrywać się wiecznie. A możemy się wspinać właśnie, dobra. Te szyby wentylacyjne ratują mi życie. Ktoś tu jeszcze przeszukuje to wszystko, nie wiem. Chcesz mnie zabić, Polino? Możesz próbować. Kurde. W jakim jestem sobym stanie jeszcze? Tu mamy walkę z bossem. Ale w ogóle nikogo nie widzę. Tam są jakieś światła jedynie. Myślisz, że wygrałaś, ale nie walczyłaś ze mną. Wiem o tobie wszystko, Polino.
Tu cię mam! Co jest? Ja nie mogę... Przecież aktywowałem V. Co jest nie tak, ale głupota. Biedna mała pielęgniarka. Ruska suka! Dobra, mamy punkt kontrolny, raz oberwał. Ale co dalej? Tam jakieś światła jeszcze mygają, ale to nie wiem, czy to o to chodzi. Ktoś jeszcze jakąś muzykę włączył, żeby nie było słychać? Kurwa! Czesem! Jeszcze mu mało. Może do 3 razy sztuka. Czyli muszę muzykę włączyć, tak? Koleś się wtedy wkurzy. Przegrałeś! Wy pieprzeni naziści! Umrzecie w Stalingradzie! Odebrałeś mi wszystko! Czas na zemstę! Jak się szybko przeczołgał, dajcie spokój. Dobra, mamy go. Żadnej broni nie mamy. To ci nie da satysfakcji! To wciąż nie koniec. Wszyscy zginiecie. Ty już nikogo nie skrzywdzisz. Nie ja. Herr Freisinger. Ty ciortowa faszystka! Zwinia! Zostawiłeś mi tylko ten nóż. Mogę... pomóc. Wszyscy jesteście tacy sami. Zabiłam was więcej niż jestem w stanie zliczyć. I wszyscy gadacie te same bzdury. Freisinger. On ma mnie przestraszyć? Kolejne nazistowskie ścierwo. Bez obaw. Dopadnę i jego. Chciałeś przejąć moje miasto. Stłamsić mych ludzi. Chciałeś mnie złamać. Bez skutku. To ty stworzyłeś pannę Skowronek. A ona cię zniszczyła. Osławiona panna Skowronek wyciągnęła Stalingrad z objęć śmierci. Jej działania zainspirowały Rosjan, by odbić miasto i przejść do ofensywy. Polina zmieniła przebieg wojny dla aliantów i swoich ludzi. Z taką reputacją odnalezienie jej przez nas było zaledwie kwestią czasu. Czego Freisinger chciał od podrzędnego oficera na froncie wschodnim? A czy to ważne?
ważne, i to bardzo ważne, Fräulein. Piękna rzecz. Słyszałam tylko tyle, że Freisinger zwerbował Steinera do jakiegoś specjalnego projektu. Projektu Phoenix? Może. Wiem tylko, że miałam zabić Freisingera. Przecież musi być stąd jakieś wyjście. Nie uda wam się stąd uciec. No chyba, że zdecydujecie się na nieco mądrzejsze rozwiązanie. Otwórz drzwi ponownie, a zobaczysz mądrzejsze rozwiązanie. Możesz mnie stąd wydostać? Co mogę? Pieprzony zdrajca. Dobra. Powiem ci to, co chcesz wiedzieć. Prostak z Australii. Nielojalny. Bez honoru. Rozdzielić ich. Nie będę kolejną ofiarą twojej krucjaty, Brytolu. Oby wasz plan był tego wart. Powodzenia, Lukas. Czy to był plan, wszystko pewnie? Się pokłócili. Wiedziałem, że to ty położysz kres waszym głupim planom. Teraz zabijacie się między sobą, co? Czuruk! Czuruk. Dlaczego idziesz na współpracę? Ja też nie słuchałbym rozkazów Murzyna. I tu się wylicz, stary. Nie rozumiem. Mam gdzieś, jaki ma kolor skóry. Wiesz, jak było między Australijczykami a Brytolami? Byliśmy jak gówno spuszczane w królewskim kiblu. Tak, to prawda, ale przecież macie sojusz. Ja bym to nazwał hołdem lennym. Robiłem, co robiłem, bo brytyjskie dupki miały nas za mięso armatnie. Niesubordynowany, chamski, bywalec więziennej celi. Cały Lukas. Zarząd operacji specjalnych postarał się. Znaleźli talent tam, gdzie nikt by się go nie spodziewał. A Lukas miał dar. Był ekspertem od demolki. Miał wybuchowy temperament i cięty język. Na pustyni szczury Tobruku traktowały się jak rodzina. Niestety nie potrafiły dogadać się z przełożonymi. Dobra, to już będzie inna misja w zupełnie innym klimacie, tym razem na pustyni, więc bardzo ciekawie się to jednak prezentuje, że każda misja to zupełnie inne klimaty, więc pod tym względem naprawdę bardzo interesująca kampania. Więc tak, więc jeżeli interesuje was kontynuacja tej całej serii, no to zawsze możecie zostawić lajka, suba, dzwonka. Będę starał się nagrywać tak po 2 odcinki dziennie właśnie z tej całej kampanii. No i już za kilka dni zapewne powinno być z tego już całe zakończenie. Więc dobra, więc to było na tyle, ja się z wami żegnam, no i do jutra!